Witam Państwa, chcę Państwu przedstawić moją rozbudowaną wersję wózeczka kamerowego. Pierwsza wersja, proszę zobaczyć w linku w opisie lub w linku kliknąć na dymek na filmie. Jest rozbudowana ta wersja o po prostu więcej kółek. Kółka na przemian, w środku mniejsze, na zewnątrz większe. Co mam da taką jazdę torową, możemy sobie tor ułożyć z jakichś belek cienkich czy jakiś rurek i po prostu na jazdy kamerą sobie robić w lewo, w prawo. A także mam tu rozbudowaną naszą wersję, możemy to rozbudować o wstawienie takiej dodatkowej wyłącznika, co nam umożliwi przy rozkręceniu, załóżmy, robienie takich kółek kamerą. Po prostu skręcamy i sobie jeździmy, w którą stronę chcemy. Sposób dosyć prosty, części są raczej łatwo dostępne. Tylko troszeczkę posiedzieć i mamy gotowe. Dokupujemy sobie taki łącznik w kształcie litery T. Tutaj jak mamy w poprzednim filmie te łączenia, po prostu to rozkręcamy i wstawiamy ten łącznik. Śruby musimy sobie dopasować. I tu dobrze było tą jedną śrubę tutaj pod spodem, nakrętkę jakąś taką motylkową, żebyśmy mogli sobie skręcać, rozkręcać. No wtedy łatwo będzie nam zakręcać nasz wózeczek. Czyli taką tylko część dokupujemy. Parę złotych i mamy wtedy wózeczek także skrętny. Możemy także wykorzystać jedną dziurkę, która nam tu zostaje przy naszej platformie od wózka, wstawić jakiś sobie pręt i wtedy możemy sobie normalnie, swobodnie prowadzić wózek. Nie musimy klękać ani nic takiego. Ja tu mam, jak Państwu mówiłem, jakaś część to chyba od celownika, od armaty. Wykorzystałem jako wszechstronne, w każdą stronę można skierować jak statyw. Nastawić sobie każdą stronę ładnie, fajnie chodzi. Każdy praktycznie kąt mogę sobie ustawić. Warto poszperać gdzieś w arsenałach armii, nabyć taką część i sobie skonstruować. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanych ujęć i zapraszam na inne moje filmy, nie tylko kulinarne.